Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nie macie mnie dość. Taka sytuacja, nie inna, że jednak mam sporo czasu teraz na nadrobienie wszelkiego rodzaju lektur, które nie ukrywam, jest ich dużo. Natomiast no ja nie mam dość, jeśli chodzi o właśnie nadrabianie tych lektur. Więc mam nadzieję, że będziecie mnie w tym wszystkim wspierać. Wraz z nowymi pomysłami na lektury, słuchajcie, przyszedł mi do głowy nowy pomysł na serię filmików. Pogadanki o autorach. I tak też nazwę właśnie ten filmik. Pierwotnie chciałem na pierwszym miejscu, jako pierwszy filmik odnośnie pogadanki o autorach umieścić Tolkiena. Jako taki klasyczek, można powiedzieć, natomiast jakoś tak mnie wzięło na autora, z którym sporo czasu, można powiedzieć, się już męczę. Nie pamiętam, kiedy zacząłem koło czasu czytać, ale zdecydowanie zbyt długo to wszystko trwa. Odwlekam tak naprawdę zakończenie tej serii. Wiem, że to nie jest dobra reklama, tak na sam początek filmu pogadanek o autorach, ale no ale cóż, tak wyszło. Pokrótce jeszcze Wam postaram się przybliżyć, na czym będzie to wszystko polegać. Będziemy sobie omawiać moich ulubionych, mniej ulubionych autorów, jednym słowem wszystko to, co mam na szafkach, więc troszkę też poznacie mój księgozbiór. Ja wiem, że ja robiłem filmik odnośnie tego, ale trochę się zmieniło od tego czasu, także będziemy sobie omawiać to pod kątem, co mi się w nich podoba, co mi się w nich nie podoba. Pokażę Wam książki, które mam do danego autora, dajcie znać pod filmem to samo, czyli jaka książka Wam się najbardziej podoba, jaka Wam się książka najmniej podoba, ogólnie co uważacie na temat danego autora, zachęcam do rozmowy. No i co, chyba jedziemy, chyba zaczynamy. Słuchajcie, Robert Jordan, generalnie rzecz biorąc, pamiętam, że historię z tym autorem zacząłem w ogóle od książki tej, którą napisał razem z Teresą Patterson. I powiem szczerze, że dzięki tej książce, to jest przewodnik po świecie koła czasu Roberta Jordana, i dzięki tej książce ja się zakochałem w tym autorze. Po prostu czytałem go i on zaczął do mnie przemawiać jako ktoś, kto bije na głowę praktycznie wszystko, co znałem pod względem tworzenia świata. I naprawdę świat, który Robert Jordan nam przedstawia właśnie w tym małym przewodniku, to jest taki troszkę Silmarillion. I tu mamy wszystko to, co było przed pęknięciem, mamy przedmowę, mamy koło i wzór, mamy moc, mamy mapę, mamy słowniczek z tyłu, więc bardzo fajnie, że coś takiego jest. Także generalnie rzecz biorąc, jest tu tak naprawdę wszystko, co potrzebujemy wiedzieć na temat tego świata. I mówię, ja rozpoczynając przygodę z tym autorem i czytając przewodnik, byłem naprawdę zafascynowany tym ogromem, wiecie, mnóstwo plemion, mnóstwo ras, mnóstwo artefaktów, Sangreale, Tangreale, jeśli chodzi o system magii, to jakby sobie troszkę omówimy troszkę później, ale generalnie wiecie, ogrom tego wszystkiego, że tyle różnych aspektów tak naprawdę Robert Jordan zaplanował w tych swoich książkach, mnie to bardzo urzekło i przez pierwsze parę części koła czasu to zdecydowanie była moja ulubiona w ogóle seria. I Robert Jordan może się poszczycić tym, że powiedzmy, że znalazł się, był przez chwilę jako mój ulubiony autor traktowany, więc zdecydowanie no jednak warto znać, nawet nie tyle lubić, ile znać tego człowieka. Robert Jordan niestety nie żyje, a jego koło czasu było kontynuowane przez Brandona Sandersona, które na pewno znajdzie się na tym kanale, jeśli chodzi właśnie o pogadanki o autorach. Swoją drogą jestem mega pod wrażeniem tego, co zrobił Sanderson. Ja bym nie ogarnął czegoś takiego. Ja wiem, że może historia koło czasu nie jest aż tak zawiła, ale jest bardzo rozbudowana, więc i no, zajmuje mnóstwo czasu, więc z tego punktu widzenia zdecydowanie jest to coś, co wiecie, no ja bym się bał tego podjąć. Nie dość, że trzeba bardzo dobrze ogarnąć to, co się działo w poprzednich tomach, to jeszcze no jednak jakiś tam płynny, fajny sposób obraca się, potrafić obrócić się w tym świecie, co uważam za chyba za największą trudność. Powiem Wam szczerze, że to jest moim zdaniem pierwsza i najlepsza książka Roberta Jordana, Oko świata. Tu poznajemy wszystkich bohaterów. I
tak naprawdę jest to taka najświeższa książka. Jest to taka najświeższa książka Roberta Jordana, gdzie naprawdę on, mam wrażenie, jeszcze mam świeże pomysły, robi to, co chce, pisze o tym, co chce, jest bardzo konkretny i tak naprawdę poznajemy całą historię właśnie wokół świata. Jeśli chodzi, no, kolejny tom, czyli właśnie Wielkie Polowanie, i tak naprawdę nie powiedziałbym, że w Wielkim Polowaniu jest gorzej, jest poziom utrzymany. Troszkę nie rozumiałem tej idei, że Wielkie Polowanie, a ten Róg Valare się przewija jeszcze w milionach innych kolejnych części. W każdym razie druga część też była bardzo fajna. Trzecia część, czyli Smok Odrodzony, też była bardzo dobra. Ja mówię, pierwsze 3-4 części były świetne, jeśli chodzi o Roberta Jordana, to nie powiem, że nie. Natomiast no kwestia jednak jest tego typu, że trochę się zdziwiłem, że to wszystko tak wolno trwa. W sensie, że dopiero teraz Smok Odrodzony, w sensie wiedzieli to już, wiecie, w pierwszej części, że jest Smokiem Odrodzonym, więc no nie do końca to kumam, no ale cóż. Wschodzący cień, i powiem wam szczerze, że przy Wschodzącym cieniu już troszkę się zaczęło wszystko sypać i tak, wiecie, te przerażające objętości mogły przerażać nawet najzdrowszych czytelników. Ognie niebios, wszystko to jest oczywiście główny cykl, nikogo chyba nie zdziwię, czekajcie, bo muszę tutaj uporządkować pewne rzeczy. Triumf chaosu, i od Triumfu chaosu byłby jakiś przełom. Ja zrobiłem nawet recenzję tej książki. Ja już nie robię recenzji, jeśli chodzi o Roberta Jordana, tych poszczególnych części, bo nie widzę w tym najmniejszego sensu. Natomiast widziałem pewien przełom w Triumfie Chaosu i jakby no miałem wrażenie, że może coś się w końcu zmieniło, jeśli chodzi o Roberta Jordana, i może zaczął troszkę bardziej konkretnie pisać, troszkę może mroczniej. Korona Mieczy, też zrecenzowałem tą książkę na swoim kanale. Później mamy Ścieżka Sztyletów. Powiem wam szczerze, że totalnie nie odróżniam tych części od siebie, w sensie nie mam żadnego pojęcia. Naprawdę, w sensie nie odróżniam tych tomów od siebie na zwyczajnym świecie. Nie jestem w stanie wam powiedzieć ani jednego słowa na ich temat, co się gdzie wydarzyło. W sensie, oczywiście mam jakieś tam przybłyski, zwłaszcza jak sobie przeczytam, co było z tyłu, ale generalnie rzecz biorąc, bez wchodzenia w szczegóły, absolutnie. Dech Zimy, czyli tom już 9. Pamiętam, że nawet wziąłem sobie udział praktycznie, znaczy ja na temat tego świata już dużo nie pamiętam. To jest też ten mój błąd, który ja popełniłem i się przyznaję, że po prostu zgubiłem się w tym świecie. Za długie przerwy, nie wiem. Chociaż mam wrażenie, że znalezienie się w tym świecie znowu nie jest jakąś mega trudną rzeczą, ale powiem szczerze, że się zgubiłem w tym świecie i może to też jest ten mój błąd. Wziąłem udział sobie w takim jakimś tam quizie odnośnie świata i świata Roberta Jordana i mi wyszło, że jestem przybrzydłym tym trolokiem, więc no niestety tak wyszło. Korona Mieczy, którą generalnie mam do Rozstaje Zmierzchu, czyli ostatnia książka Roberta Jordana, którą udało mi się przeczytać. Ja ją przez przypadek kupiłem podwójnie, bo wydawało mi się, że to są bastiony mroku, które są tak bardzo chciane przez wszystkich. W ogóle nie rozumiem tego faktu, dlaczego ciężkie cholery tak ciężko dostać te bastiony mroku, w sensie co one takiego mają, nie wiem, no jakby to jest jakiś tam jeden z końcowych tomów i dlaczego akurat tego brakuje, czego nie brakuje, powinno brakować jakby moim zdaniem pierwszych, a nie jednych z końcowych, no ale dobra, co ja tam się znam. Gilotyna Marzeń, to już mam zakładkę, chcę przeczytać tą gilotynę w najbliższym czasie. Ciężko mi się do tego zabrać, bo po prostu zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo ta akcja będzie się dłużyć, jak bardzo to wszystko po prostu ciężko przyjdzie do samego końca, no ale muszę się w końcu za to zabrać. Ojeju, pomyliłem coś. Tu jest, dobrze. Pomruki burzy, czyli tom 12. Tu już wam nic nie powiem, bo nie czytałem. I Pamięć Światłości, ostatni tom. Znaczy ostatni tom, są jeszcze właśnie Bastiony Mroku przed ostatnim tomem, tak? Tak, tom 13 to jest tom 14, Bastiony Mroku. Ale nie mam tej części i nie wiem, no... Może będzie jakiś dodruk, to się na pewno zaopatrzę.
A w ogóle, przepraszam, jeszcze źle powiedziałem. Ja swoją przygodę, słuchajcie, z tym autorem rozpocząłem od Nowej Wiosny, chyba. Albo od Nowej Wiosny, albo od Przewodnika. W każdym razie, Nowa Wiosna. Ja byłem w ogóle bardzo napalony na Jordana, bo to był nowy świat, ja w ogóle go nie znałem i wiecie, jakby teraz już jestem troszkę tym wszystkim przepalony, jestem wypalony, bym powiedział. Natomiast Nowa Wiosna była bardzo fajnie wprowadzałem, to jest taki prolog, znaczy prolog, no prequel. Natomiast polecam, no ja w sensie zacząłem między innymi właśnie od tej książki, wiecie, mnie urzekło monumentalność tego. Ja wtedy byłem na takim etapie, że tych książek jakoś, takich wielkich serii nie miałem zaczętych, ale właśnie monumentalność tego, okładki, wiecie, świat, to wszystko mnie zdecydowanie uwiodło. No i teraz jakby przechodząc troszkę do bardziej konkretnych rzeczy, podstawową kwestią właśnie, jaką cenię u Roberta Jordana, jest właśnie wyobraźnia. To, jaki on był w stanie stworzyć świat, jego monumentalność. I myślę, że nie obrażę nikogo mówiąc, że jest to najbardziej przemyślany, największy świat fantasy. Oczywiście tam Malezańska Księga Poległych czy świat Tolkiena, Śródziemie mogłoby konkurować, ale wydaje mi się, że Robert Jordan zdecydowanie miał największą wyobraźnię z nich wszystkich. Może było to troszkę prostsze niż choćby u Eriksona, ale mimo wszystko mówię, zarówno historia, wszystko to mamy w przewodniku, dlatego naprawdę odsyłam was do niego. Nie wiem, czy można go kupić, pewnie nie, ale jeżeli znajdziecie, to koniecznie kupcie. Nawet jeżeli nie chcecie się w koło czasu zagłębiać. O czym ja to mówiłem? W każdym razie, to nieistotne. Wyobraźnia. A, już wiem, dobrze. Wyobraźnia Roberta Jordana, ogrom świata, system magii, który jest świetny. Dla mnie wzór, część damska oraz część męska tego wzoru koła czasu jest czymś świetnym i mi przede wszystkim właśnie jeśli chodzi o takie rzeczy tworzące tło jakby tej serii, jest to zdecydowanie właśnie system magii. Jeden z ciekawszych systemów magii wydaje mi się w fantasy. Jeden z bardziej oryginalnych. Prosty, wiecie, prosty, nie jakiś, który wymaga wielkiego skoncentrowania czy czegokolwiek. Prosty system magii, a cholera bardzo dobry, więc uważam, że zdecydowanie warto koło czasu przeczytać. Między innymi właśnie dla systemu magii, który tutaj się pojawia. Również czarny, idea czarnego jako ta przeciwstawność twórcy, który został zamknięty. Teraz może ja troszkę też dojrzałem jako czytelnik i nie mówię, że Robert Jordan tworzył fantastykę niedojrzałą, fantastykę dla młodszych odbiorców, bo absolutnie tak nie uważam. Ale mimo wszystko dojrzałem, troszkę czasu minęło, sporo rzeczy przeczytałem i tak naprawdę wśród tego, co przeczytałem, Jordana przede wszystkim w jakiś tam sposób wyróżnia właśnie ogrom świata oraz monumentalność sagi. Inna kwestia, że dla mnie koło czasu można byłoby napisać co najmniej 3-4 tomy krócej. Ale no zdecydowanie trzeba powiedzieć jasno, że to, co stworzył Jordan koło czasu, jakby nie do końca być, ojej, jakby nie do końca być przekonanym odnośnie tego świata. Jakby nie być do końca przekonanym do opisów, które się pojawiają u tego autora, to trzeba przyznać mu monumentalność tej sagi, wyobraźnia oraz chęci do pisania miał gościu ogromne. Jeśli chodzi o takie rzeczy, które mniej mi się podobają, to jest zdecydowanie to, że bardzo zbyt nawet szczegółowe są te opisy i między innymi dlatego te książki po pierwsze tyle trwają, po drugie tak mało wnoszą do fabuły z książki na książkę. Bo cholera jasna, mają strasznie dużo opisów i które w ogóle nic nie wnoszą. Są chyba tylko dlatego, żeby były. To się wiąże co prawda z jedną z też większych, myślę, zalet Roberta Jordana, jego stylu pisania, że on ma bardzo lekki styl i pomimo tego, że my czytamy, wiecie, 10. stronę i w sumie nic się w niej wydarzyło przez te 10 stron, czyta się to bardzo, bardzo fajnie, bardzo sympatycznie.
bardzo barwnie. On pisał bardzo barwnie i wydaje mi się, że to jest najlepsze określenie dla twórczości Roberta Jordana. Barwność. Więc wydaje mi się, że pomimo tego, że tak jak powiedziałem, wątek, który jest dosyć summa summarum, gdyby to tak skrócić, dosyć prosty. Wiecie, czy właśnie to rozciąganie, to jeśli chodzi o styl, czy barwność, opisy, czy to po prostu przyjemność, jaką czerpiemy z tego czytania go, wydaje mi się, że jest zdecydowanie czymś bardzo przyjemnym. Poczekajcie chwilkę. Nie będę tego powtarzać, bo już za dużo czasu tu żeśmy stracili. Dobra, słuchajcie. Także wydaje mi się, że to były takie podstawowe wady. Natomiast jeszcze wracając do zalet, nie wiem, co mi jest z tym okiem. Wracając troszkę jeszcze do zalet, wydaje mi się, że Robert Jordan mimo wszystko bardzo fajnie, wiecie, wplata w bardzo barwne postacie, no bo jednak mimo wszystko poznajemy te postacie bardzo dobrze przez czas trwania tej sagi, to jest oczywiste. Natomiast wydaje mi się, że bardzo fajnie wplata jednak troszkę filozofii, czy jakichś tam takich podstawowych, można powiedzieć, idei, którymi powiedzmy możemy się kierować w trakcie naszego codziennego życia. Wydaje mi się, że to dosyć ważne i wydaje mi się, że to dosyć fajne przede wszystkim. Okej, troszkę może pogubił się w relacjach damsko-męskich, ale mimo wszystko, gdyby też to tak ukrócić i jakieś takie, wiecie, wyczerpać z tego to, co najlepsze, wydaje mi się, że zdecydowanie byłoby to warte przeczytania i wszelkich pieniędzy. Naprawdę. Nie wiem, co stoi za tym wszystkim, nie zagłębiałem się jakby aż tak bardzo w jego twórczość, czy za tym, że bardzo dużo jego postaci to kobiety i bardzo dużo właśnie jest tam relacji damsko-męskich, to wszystko się przewija i tak dalej, i tak dalej. Czy za tym stoi coś głębszego, że właśnie jakaś kobieta go zraniła, nie wiem. Czy może sam chciał odpowiedzieć na pytanie, jak zrozumieć kobiety? Nie wiem. Ale wydaje mi się, że generalnie może nie do końca to wyszło. Może jest to troszkę przesadzone, może jest w tym coś niedoskonałego, ale mimo wszystko sama idea sama w sobie wydaje mi się, że jest bardzo dobra. Postacie, które, no, tak jak powiedziałem, jest ich sporo, poznajemy je dosyć dobrze, przede wszystkim Randa Altora oraz towarzyszących mu Taveren, jak żeby inaczej przez tyle tomów nie poznać tych postaci na wylot. W każdym razie, mówię, jeśli chodzi o postacie, to co robią, może już tutaj też wymaga nie tyle przemilczenia, ile jakiegoś zastanowienia się, ponieważ dla mnie fabuła Smoka Odrodzonego, fabuła Koła Czasu jest prosta, jak budowa cepa. Jest to jedna z prostszych historii generalnie, jaka tylko może być. Natomiast wydaje mi się, że jest to fantastyka, która pomimo tego takiego dosyć prostego wątku głównego, masę sojuszy, masę jakichś tam politycznych rozterek, Tarvalon, wiecie, masę bohaterów, które wcześniej nic nie znaczyły, teraz znaczą coraz więcej, masę tych wątków pobocznych, które summa summarum mają prowadzić do tego finału, którego już się w jakiś sposób na pewno nie mogę doczekać. To wymaga cierpliwości, ale wydaje mi się, że pomimo tej, mówię, tej prostoty, nawet prostoty wielowątkowej, wydaje mi się, że taka fantastyka ma tylko i wyłącznie ten rdzeń taki prosty. Jest otoczona całą masą innych rzeczy, która wpływa na to, że jednak tak nie myślimy o fantastyce Roberta Jordana. Więc pomimo tego, że tak, ja Roberta Jordana nie lubię za to, że nic się nie dzieje w jego książkach, mam wrażenie od paru części, za to, że przedłuża opisy i tak dalej. Jednak szanuję go za wyobraźnię, szanuję go za monumentalizm, szanuję go za sposób, mimo wszystko w jakim pisze, oraz pewne idee, które chce przepisać. Oczywiście ja bym pewnie jeszcze mnóstwo innych rzeczy mógł powiedzieć na jego temat.
Ale wydaje mi się, że takie najważniejsze przedstawiłem i szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się, żeby był jakiś sens mówić coś o tym więcej. Wiem, że jest jeszcze książka Roberta Jordana, czy w ogóle Robert Jordan jako autor, już tak troszkę odchodząc od głównego cyklu, bo Robert Jordan to przede wszystkim koło czasu. Jeżeli ktoś się nigdy nie spotkał z Notor albo spotkał, to może mu się ten filmik przyda pod tym kątem. Napisał książkę Wojownik Altai chyba się nazywa. Nie wiem, czy się w nią zaopatrzę, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy zaczynać cokolwiek innego, gdy mam jeszcze ten cykl po prostu nieskończony. W każdym razie, no i nie ulega wątpliwościom, że to jest jego największe dzieło. Żebyście wiedzieli, na co tak naprawdę zerkam. To jest jego największe dzieło. Pisał też Conana. Ja generalnie do Conana nie zaglądałem. Jeżeli ktoś zaglądał do Conana jego autorstwa, Boże. Jeżeli ktoś zaglądał do Conana jego autorstwa, dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekaw. Dla mnie Conan tylko Robert E. Howard, ale nie powiem, że gdyby trafiło w moje ręce coś takiego jak Conan od Roberta Jordana, to bym się do niego przytulił i na pewno podziękował, że ze mną jest, bo jestem ciekaw po prostu. Dobra, chyba nie będę już przedłużać. Słuchajcie, no to są takie jakieś moje podstawowe przemyślenia na temat tego autora. Zdecydowanie ktoś, komu warto poświęcić czas. Tylko, że trzeba mieć ten czas, to po pierwsze. A po drugie, trzeba bardzo chcieć. Tak myślę. To jest fantastyka, mimo wszystko prosta. Mówię, jeżeli miałbym jeszcze tak na koniec rzucić jakąś metaforę, jeśli chodzi o twórczość tego autora, to wyobraźcie sobie taki pieniek, który jest otoczony masą liści i jakby ten pieniek to jest fabuła, ona jest prosta, ona od punktu A idzie do punktu B. Natomiast te liście, które są wszelakie, rzucamy, wiecie, różnymi liśćmi na ten pieniek i on tam jakoś magicznie przyciąga do siebie. To jest właśnie filozofia, to jest świat, to jest styl, to są bohaterowie i masa innych rzeczy. Tak mi się wydaje. Także dajcie znać, co sądzicie na temat w ogóle tej serii odnośnie samego Roberta Jordana i tak dalej, są one, także ja się na razie z wami żegnam, do zobaczenia i cześć.